Dzień dobry, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj wam opowiem historię, która jest dosłownie z życia wzięta. Historia się rozpoczęła u mojego kumpla, który sobie zakładał jeszcze na jesieni fotowoltaikę. Wszystko było pięknie, jeszcze ciepłe dni były, słoneczko prażyło, browar w nocy się piło i tak dalej. Przechodzimy do meritum. No i mój kumpel tam wziął sobie jakąś firmę od fotowoltaiki, któremu zakładała fotowoltaikę. Wszystko było dobrze, z 10% baterii, fajnie. Wszystko było dobrze, 5 paneli na dachu położone. No ale coś miał dziwne przeczucia, że coś jest nie tak. Wziął któregoś dnia drona, wzleciał na dach tym dronem, zawisł tak dobre 4-6 metrów od dachu tym dronem i przybliżył sobie kamerę, porobił filmy i zdjęcia. I co się okazało? Monter fotowoltaiki, który leżał u niego na dachu, obok tego montera leżał Chińczyk, 200 wódki, Coca-Cola. I na nagraniu, które ja też oglądałem, było widać, że on podnosi diaksa, włącza tego diaksa, udaje, że coś tnie. Po chwili bierze młotek, napierdala o coś młotkiem, że udaje, że coś dosztukowuje, czy puka, coś koryguje. Potem bierze wkrętarkę, uderza, że coś wkręca tam na dachu i tak dalej. I wyciąga z kieszeni paczkę fajek, odpala się, śluga i leży. Powiem tak, jak to obejrzałem, to taki miałem uśmiech. Ja bym powiem szczerze tak, ja na jego miejscu, przepraszam, że to powiem, nie jestem za przemocą, ale szczerze, wziąłbym zomowską pałę 90, wlazł na ten dach, nawpierdalał mu na dzień dobry, a potem jeszcze kurwa paralizatorem poprawił. No. Przepraszam jeszcze raz, że tak wybuchłem, ale takich leni patentowanych trzeba w ten sposób karać. Gościu kurwa, nie dość, że mojemu kumplowi opóźnił oddanie fotowoltaiki, bo się pierdolił przeszło 2 tygodnie. Ten zdjęcia z tego poszły do jego firmy, która mu robiła fotowoltaikę i także nagranie wideo. I momentalnie ekipa od tej firmy przyjechała i ogarnęła w 2 dni cały temat. A ten gościu został dyscyplinarnie wyjebany z roboty. Ale mój kumpel powiedział, że zostawia sobie zdjęcia i nagrania. Bo w razie czego, jeżeli ta firma wydema jeszcze inne osoby, to po prostu zbierze na nich dowody i zrobi im proces w sądzie. Bardzo mądre posunięcie. Ode mnie taka rada dla was, pilnujcie monterów fotowoltaiki i pomp ciepła, żebyście też nie zostali zrobieni epicko w chuja. Przykro mi jest, że tak się dzieje, ale jeżeli nasza władza na coś takiego pozwala i można, to oni będą to wykorzystywać. Tak jak zwracajcie uwagę na to, co podpisujecie. Bo pewne rzeczy są w umowach napisane bardzo małym drukiem. I zanim złożycie swój podpis, podpisując w ten sposób też cyrograf na siebie, bo będziecie ileś x lat spłacać to wszystko, to przeczytajcie 2 razy dokładnie, a nawet zróbcie sobie zdjęcie dokumentu do galerii w telefonie, żebyście mogli na spokojnie, albo poproście, zanim podpiszecie, poproście przedstawiciela tej firmy o kopię tego dokumentu, żebyście mogli się udać do radcy prawnego i sprawdzić, jak wy na tym wyjdziecie. Gdzie mój kumpel bardzo długie lata odkładał na konto oszczędnościowe pieniądze na tą fotowoltaikę i powiem szczerze, oczywiście zrobili mu tą fotowoltaikę i tak dalej, ale jak został wydymany przez tego typa, gdzie typ sobie leżał, walił w chuja, żar Chińczyka, znaczy azjatyckie żarcie jak w barach orientalnych sprzedają, sami wiecie, o co chodzi, tam podejrzewam, że jeszcze kebaby szły. Pił sobie gorzałę na dachu, pił sobie Coca-Colę, jarał ślugi. Powiem szczerze, ile kepów w rynnach było nasranych, to już nie powiem. Powiem tak, tego filmu nie znajdziecie w internecie. Zdjęć też nie znajdziecie, dlatego że my nie udostępnimy tego. To jest dla nas i my to oglądamy raz na tydzień i kurwa po prostu się dziwimy. Jak można walić w chuja niesamowicie? Innym przykładem podobnego procederu jest mój kumpel Filip z roboty, który też został nieźle wydymany, bo mieli mu tego i tego dnia zrobić pompę ciepła i czekał kurwa chyba miesiąc.
No, jakby się, powiem tak, ale już wreszcie, ostatnio się pytałem, to już mu zrobili coś tam, jeszcze ma przyjechać jakiś Geroj Elektryk z uprawnieniami to podłączyć. Kurwa, ja pierdolę, ja bym pojechał, mu to podłączył w 5 minut, już by działało. Dobra, niech, ale już się cieszę, że będzie miał, dobra, niech tam ma. Ale ostrzegam was jeszcze raz, ostrzegam. Pilnujcie takich ludzi. Pilnujcie, jak podpisujecie umowy z firmami odnośnie pomp ciepła i fotowoltaiki, czytajcie umowę, poproście o kserokopię tej umowy, żebyście mogli iść do radcy prawnego i zobaczyć, jak wy na tej umowie wyjdziecie. Czy wy stracicie, czy wy zyskacie. A jak nie będą chcieli wam wydać kopii, to powołajcie się na prawo, że macie prawo do wglądu w to. No i mają prawo wam to wydać. Jest to oficjalnie zapisane w kodeksie prawa, że jest przepis, który mówi właśnie, że muszą wam udostępnić do kurwy nędzy dokument w kopii dla was. Nie dajcie się wydymać, naprawdę, bo mój kumpel i jego przykład to po prostu potwierdza to, że ja pierdolę, co w tym świecie się dzieje. Ja jestem zdumiony, ja dlatego po prostu, jeżeli będę robił sobie fotowoltaikę, to zrobię to samemu, na własny koszt i nie będę się bawił w oszczędności, tylko raz a porządnie, a nie jakieś kurwa wymyślanie, dokładanie, przekładanie, jakieś remonty kurwa w czasie, jak już to jest zrobione. No, więc ja ostrzegam was po to, żebyście wiedzieli, co się kurwa dzieje. Ale ten typ, co mojego kumplowi robił tą fotowoltaikę, to powiem szczerze, że mówię, Zomowska pała 90, o, bolałoby go bardzo długo. No. Słuchajcie, ja nie jestem za przemocą, ale naprawdę takim ludziom to należy się tak nawpierdalać, żeby kurwa przez 2 tygodnie dupą po betonie jeździli. Jeszcze paralizatorem poprawić. Przepraszam za to, co mówię, ja nie jestem za przemocą, ale leni patentowanych nierobów, pijaków, to ja jestem za tym, żeby tak karać, kurwa, żeby zobaczyli, że praca jest i trzeba zapierdalać. A nie jak teraz młode pokolenie, jak był wywiad robiony z byłym niepełnoletnim złodziejem, to tamten po prostu powiedział z mostu, że teraz młodym ludziom opłaca się bardziej kraść niż chodzić do uczciwej pracy, bo na kradzieżach zarobią więcej i się dorobią szybciej majątku. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Jeszcze tak dalej, a w ogóle nikt nie będzie pracował. Fajnie. Dzięki rządom PiS-u i PO nasz kraj to będzie kurwa jak Somalia. Niedługo. Trzymajcie się. Na razie.